Dzień dobry. Któż z nas nie zna pięknej opowieści Król Maciuś I? To książka, w której Janusz Korczak razem z dziećmi zastanawiał się, czym są trudy i odpowiedzialność związane ze sprawowaniem władzy. Po co, jak i dla kogo sprawuje się władzę? co zrobić, żeby wszystkim było dobrze. Jak urządzić państwo, żeby ludzie byli w nim szczęśliwi? To są pytania, które stawia książka o królu Maciusiu I i choć powstała ona dosyć dawno temu, to wydaje mi się, że jest wciąż aktualna i pytania, które są tam stawiane, nadal nas nurtują. Według króla Maciusia I Powstał Picture Book Iwony Chmielewskiej, to autorka, ilustratorka książek, która już tutaj w naszym cyklu audycji była przywoływana. Autorka jest związana z Toruniem, mieszka, pracuje w Toruniu. I właśnie na podstawie króla Maciusia powstał Picture Book zatytułowany Jak ciężko być królem? Wydawnictwo wolno w Warszawie, została książka wydana w Warszawie w 2018 roku. Jak to w picture booku oczywiście bardzo ważną rolę spełniają ilustracje. I tutaj trzeba powiedzieć, że ilustracje Iwony Chmielewskiej podążają za refleksjami z książki Janusza Korczaka. Właśnie dzięki tym ilustracjom możemy troszeczkę wejść w rolę Maciusia który, jak wiadomo, musi objąć tron i na nowo urządzić kraj. Rodzą się pytania, czym jest władza, czy władzą, powinno się dzielić. Co to są reformy, ile kosztują, czy zawsze się udają. Jak wiadomo te śmiałe pomysły Króla Maciusia niestety kończą się porażką, ale właśnie dzięki jego ciężkiej pracy, dzięki podejmowaną próbom poprawy świata, król Maciuś staje się bohaterem. W pewnym miejscu przeczytamy takie słowa: Maciuś podejmuje decyzję i wprowadza najważniejsze zmiany w swoim państwie. Trzeba zacząć moje reformy, myślał. Jestem królem i nie mogę być gorszy od innych, którzy wszystkie dzieci posyłają w lecie na wieś do lasu. Panowie ministrowie, zaczął Maciuś i napił się wody, bo chciał długo mówić. Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale zapomnieliście, panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty: jeden dla dorosłych, i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych, a drugi będzie sejm dzieci, i tam dzieci będą posłami i ministrami. Tak pięknie mówi król Maciuś I. No, chciałam też zwrócić uwagę, że Iwona Chmielewska rysując Maciusia, inspirowała się fotografią dziesięcioletniego Janusza Korczaka. Ta fotografia była opublikowana w pierwszym wydaniu książki z 1923 roku. I tutaj właśnie Iwona Chmielewska zmieniła barwy, te szare barwy, ciemne barwy, na królewską czerwień, królewski szkarłat. I tym samym pewnie zmieniła, spełniła marzenie małego Korczaka i uczyniła go królem. Przeczytam jeszcze jeden ważny fragment z książki. To jest takie posłowie Anny Czerwińskiej i Tamary Sztymy. Korczak podkreślał, że pamięć o wewnętrznym dziecku w sobie pozwala zachować świeżość i czystość spojrzenia na świat. Dzieci zaś uważał za pełnoprawnych obywateli i uczestników życia społecznego. Chciał, aby wierzyły w siebie i wiedziały, że nie można zostawiać świata takim, jakim jest. No i myślę, że właśnie ta książka o tych pięknych słowach nam przypomina. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.